Koniec pozdzielonych rozkładów na przystankach. ZKKM kupił nowe, nowoczesne tabliczki na rozkłady jazdy. Na razie trudno mówić o rewolucyjnych zmianach w wyglądzie przystanków Związku Komunalnego Komunikacji Międzygminna. To raczej zmiany kosmetyczne. Na początek na tych przystankach, gdzie są tylko słupki zamiast wiat przystankowych, pojawią się nowoczesne tabliczki z rozkładami jazdy, które zastąpią przestarzałe metalowe tablice, na które przyklejano rozkłady jazdy. Dotychczasowe klejone były na prostą polakierowaną blachę. Próbując zlikwidować stary rozkład, należało go drapać najczęściej ostrym narzędziem, nożem. W przypadku nowych tabliczek rozkłady jazdy zabezpieczone będą folią i dodatkowo wsuwane za szybkę z pleksji. Są tu nawet otwory odprowadzające wodę w razie deszczu. Brzmi profesjonalnie i ponoć powinno poprawić komfort czytania rozkładów jazdy, które teraz często były zdzierane. Czy nowe tabliczki sprawią, że pasażerowie bez przeszkód odnajdą interesującą ich godzinę odjazdu autobusu? Ma być lepiej pod warunkiem, że nie będzie zniszczeń tych tabliczek. Na razie ZKKM zamówił kilkadziesiąt takich tabliczek na rozkłady jazdy, a ich montaż ruszy w najbliższych dniach. Ten zakup sfinansowano z opłat, jakie ponoszą przewoźnicy, płacąc za korzystanie z przystanków. W ubiegłym roku jednorazowo za zatrzymanie płacili 5 groszy. Teraz tą stawkę obniżono do 2 groszy. Niektóre fundusze uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków nie zostały spożytkowane w 2011 roku i przeszły na 2012. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu na remont przystanków, korzystne również niż, korzystniejsze niż planowano, rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie czystości przystanków. Obniżenie tych opłat nie oznacza końca inwestycji w przystanki, jak mówią przedstawiciele związku. W razie potrzeb ta kwota może być waloryzowana. Zresztą w planach jest już zakup nowych wiat przystankowych, które pojawią się w centrum miast, tam gdzie jest monitoring zabezpieczający je przed wandalami, a także na obwodnicy Chrzanowa. Jeden na Topolowej, zaraz przy skrzyżowaniu. Dwa kolejne przystanki powstaną pod szpitalem na ulicy Topolowej oraz na ulicy Zielonej Wodzińskiej, dwie wiaty przy osiedlu Północ. Nowe wiaty przystankowe mają być już wyposażone w tak zwane city lighty, czyli podświetlane miejsca na reklamę, ale także ławeczki czy zadaszenie. Te, które staną na obwodnicy, będą współfinansowane ze środków unijnych. Pozostałe przystanki już z pieniędzy ZKKM.